Mamy dziś 1 kwietnia 1981 roku. Właśnie skończyła się era swobodnego zakupu mięsa i wędlin. Od dziś mięso można kupić tylko na kartki. To odpowiedź na robotnicze żądania strajkujących w sierpniu ubiegłego roku. Sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Pani Krysia już gotowa do pracy. Są już i pierwsi klienci, niecierpliwie czekający na otwarcie sklepu. Lepiej pilnować swojej kolejki. Pyszne polskie wędliny. I w końcu można pochwalić się kartką na mięso. Pani Krysia precyzyjnie odcina jeden kuponik i gotowe. Pozostaje jeszcze posprzątać i fajrant.